Na niedzielnej kawie z internetową telewizją Bełchatów mam przyjemność spotkać się z Agnieszką Graczyk. Oto 18-letnia uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bełchatowie. Agnieszka jest bardzo utalentowana literacko, czego dowodzi napisana mimo tak młodego wieku książka. Powieść zatytułowana Dzieci grobu ujawnia jej bogatą wyobraźnię, niezwykłą inwencję twórczą i jest zadatkiem jeszcze większych sukcesów twórczych. Agnieszko, może zacznę od początku. Dlaczego właśnie ta dziedzina sztuki? Nie wybierałam jej świadomie. Po prostu miałam w podstawówce impuls. Kiedyś w szkole zaczęłam pisać jakieś opracowanie. Już wtedy wiedziałam, że to jest to, że chciałabym się w tym kierunku rozwijać. Chociaż nie miałam wtedy bladego pojęcia. Po prostu coś mi podpowiadało, że ja się w tym sprawdzę. Smaczne dwudaniowe obiady w cenie od 8 zł zjesz w Domu Rzemiosła przy ulicy Pabianickiej 5 oraz restauracji Barburka przy ulicy Kolejowej 41. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Zadzwoń 505 620 435. W sali bankietowej restauracji Barburka organizujemy wesela, bale, komunie, chrzty, osiemnastki, szkolenia, konferencje, konsolacje. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Od czego zaczęłaś? Zaczęłam od napisania prologu na wakacjach w Bułgarii. I potem przyjechałam do Polski z powrotem jeszcze z pierwszym rozdziałem. I to był taki początek. Wnioskuję, że napisanie takiej powieści to bardzo czasochłonne zajęcie. Możesz mi zdradzić, jak godzisz pisarstwo z innymi obowiązkami, w tym szkołą? W tej chwili nie mam czego z czym godzić, ponieważ mam przerwę w pisaniu, ale kiedy powstawały Dzieci grobu, nie miałam z tym większego problemu, ponieważ brałam zeszyt do szkoły i pisałam na lekcjach. Skąd wzięłaś pomysł na napisanie książki? Inspirację wzięłam z dzieł literackich, które czytałam wtedy i wcześniej, między innymi Harry Potter, też właściwie znana wszystkim książka. Oraz filmy, jakie oglądałam wtedy i w dzieciństwie, na przykład Mali Agenci. Ale także inspirację czerpałam z tego, co się działo wokół mnie, ze zmian, jakie zachodziły we mnie i w moich przyjaciołach z gimnazjum. Bo wtedy właśnie zaczynały się pierwsze związki, czy też właśnie dojrzewanie, pierwsze bunty. I to mnie właśnie też tchnęło, żeby napisać o nastolatkach. Interesuje mnie, ile czasu zajęło Ci napisanie takiej powieści? Dzieci grobu pisałam od lipca do października. Kiedy pojawiła się ostateczna decyzja o opublikowaniu książki? W momencie, jak dostałam odpowiedź z wydawnictwa. To było też dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ gdy wysłałam im tekst pierwotny, nie spodziewałam się, że odpowiedzą i jeszcze dodatkowo, że będą chcieli współpracować. I zapomniałam o tym mailu, nie przywiązywałam do nim uwagi. Więc gdy dostałam odpowiedź, to od razu podjęłam decyzję, że chcę. Przecież chyba każdy na moim miejscu by taką samą decyzję podjął, bo to jest szansa niepowtarzalna. A ciekawi mnie, jak wyglądały poszczególne etapy wydawania książki? W maju
od maja do czerwca mniej więcej sama jeszcze wprowadzałam własne poprawki. Potem wysłałam tekst jeszcze raz. Profesjonalny korektor sprawdził moje poprawki i dał jeszcze inne swoje uwagi. I w wakacje właśnie odesłałam im pod koniec, w sierpniu, ostateczną wersję i wtedy już cały proces ruszył do przodu. A czy czerpisz jakieś profity z wydania książki? Owszem, ale te informacje są zastrzeżone. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku bełchatowskim działam od 1997 roku, więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Liliana Babiarz. W centrum miasta znajdziesz markowe pióra i długopisy, artykuły biurowe i papiernicze, albumy fotograficzne, tornistry i plecaki, rodzinne gry planszowe, puzzle, pluszaki, zabawki i malowanki, książki dla dużych i małych, podręczniki i pomoce edukacyjne, antykwariat. Bełchatów, ulica Kościuszki 4. Możesz mi powiedzieć, czy twoje życie zmieniło się w jakimś stopniu? Prawie w ogóle się nie zmieniło. Na początku było troszeczkę szumu, kiedy cała sprawa była w zasadzie jeszcze świeża, ale z czasem się wszystko przyciszyło i teraz żyję takim życiem jak wcześniej. A jak zareagowała twoja rodzina na wieść o wydaniu książki? Na pewno dużym szokiem zareagowała, bo nie wiedzieli, że nawiązuję z kimkolwiek jakikolwiek kontakt mailowy, ale potem zdecydowali się mi pomóc finansowo i, no i emocjonalnie też wspierali mnie. Dużo mama dała od siebie. Kiedy sama też mi pomagała niektóre rzeczy poprawiać, szczytywała, dawała swoje uwagi. I ona też dużo wpłynęła na kształt książki, taki jaki jest dzisiaj. Chociaż też jest nie jest profesjonalnym korektorem, jest mamą po prostu. To niespotykane, aby osoba w twoim wieku osiągnęła taki sukces. Jak zareagowali twoi rówieśnicy? Zaskoczeniem. Też się nie spodziewali, że ktoś z ich środowiska na pewno potrafiłby wydać książkę, miałby odwagę. Ale bliższe mi osoby na pewno mnie wspierały i gratulowały i wiem, że robiły to szczerze. I do tej pory jestem im za to wdzięczna, że nie patrzyły na mnie też potem jak na kogoś nie wiadomo jakiego, tylko jak na tą samą Agnieszkę, którą znali i znają. Za rok czeka cię matura, następnie wybór studiów. Czy wiążesz pisarstwo ze swoją przyszłością? Nie wiążę, ponieważ po pierwsze moje dochody byłyby wtedy wątpliwe, a poza tym to zawsze było i jest takie drugie hobby, tak jakby. A ile miałaś lat, gdy zaczynałaś pisać? 7. Jaką rolę w twoim życiu odgrywa ta pasja? Pozwala na pewno stworzyć to, co nie istnieje w świecie, w którym żyję. Oraz czasami mogę dzięki temu stworzyć świat, który rządzi się swoimi prawami, prawami, które ja ustalam, a nie ktoś odgórnie. A jaka jest twoja recepta na sukces? Być cierpliwym i się nie poddawać. Na początku zawsze jest ciężko, jednak im więcej mamy w sobie uporu i im bardziej nam zależy na tym, żeby coś osiągnąć, tym większe szanse, że nam się to w końcu uda. Jesteś ambitna, podążasz własną drogą. A co mogłabyś poradzić osobom, które tak jak ty chciałyby pójść w tym kierunku? Tak jak już wspomniałam wcześniej, żeby się nie poddawały, żeby były cierpliwe, żeby podchodziły do wszelkich porażek z podniesioną wysoko głową, ponieważ na początku jest to rzecz oczywista i to tak naprawdę od nas zależy, czy nam się uda coś osiągnąć, czy nie, jak bardzo się zaprzemy i ile z siebie damy. A ciekawi mnie to, w jakim stopniu pomaga ci wyobraźnia? 100%, ponieważ pisanie się na tym właśnie opiera. Co fascynuje Agnieszkę Graczek oprócz pisarstwa? Tak dosyć nietypowo zjawiska paranormalne oraz różne historie nawiedzonych domów. Lubię sobie przeglądać fora w internecie, czytać relacje różnych ludzi oraz po prostu opisy typowych zjawisk nawiedzeń, a także psychologia, historie też trudnej młodzieży, z którą mam nadzieję będę kiedyś współpracować. Chciałabym to połączyć też z prawem, żeby po prostu pokazywać takim ludziom, że też mogą działać dla państwa w kierunku też prawnym, że mogą na państwo wpływać w jakiś sposób, że mogą coś z siebie dawać. Tymczasem dziękuję Agnieszce za spotkanie
i zapraszam Państwa na kolejny odcinek niedzielnej kawy z internetową telewizją Bełchatów.